Kontestacja. Superpartia, kurwa! Superpartia, kurwa, nie? I zaczynamy. Kontestacja. 8 godzina wybiła na żywo w poniedziałek, 24 marca 2024 rok. Martin Lechowicz, pierwszy sekretarz partii powstającej Kontestacja, która nie cieszy się powodzeniem, albowiem głosi ideę, którą każdy ma dziś w dupie, czyli żeby państwo się odpieprzyło i żebyś był wolny i robił co chciał, odpowiadał za siebie, a nie za ciebie mama państwo. Nikt tego dzisiaj nie chce, mam to w dupie, ja to chcę i jak tego słuchasz, to może też się zachęcisz i pomyślisz sobie, jakie by było życie, gdyby nie było państwa, ZUS-ów i całej tej hołoty i wszystkiego. No jakie by było? No trudne, na tym polega wolność. Dobra, dobra, dobra. A teraz w tym odcinku będzie bardzo muzycznie. Chciałem już zarzucić taki temat i zacząć. To jest w ogóle na żywo audycja, więc można dzwonić i zmienić temat na dowolny i inny. Ale dzisiaj chciałem rzucić temat z powodu tego, że jakaś taka zima się zrobiła i za poważnie ostatnie pytania ludzie rzucają. Na przykład na czacie teraz pytanie rzucił AllRob11. Martin, co sądzisz o likwidacji wolnościowców przez Dziambora? No więc ja nie wiem, bo mi się wydawało, że mnie nikt nie zlikwidował, a jednak się okazuje, że mnie zlikwidował. Dziambor zlikwidował wolnościowców. No jest to tragedia, bym powiedział w pewnym sensie. No co ja mogę powiedzieć? No tak odpowiem. Zupy zjedz, talerz gorącej, pomidorowa, przynajmniej dobra. No, nie obchodzi mnie to, wiesz co, ja w ogóle nie wiem, czemu wy się tym tak przejmujecie bardzo, czy ktoś coś tam zlikwidował, nową partię. Jedyna partia jest ważna i to jest Kontestacja. To jest partia na miarę naszych możliwości, to jest partia na miarę naszych czasów. To jest jedyna partia, którą się warto interesować, bo wszystkie inne naprawdę są gównowarte. Ja nie wiem, czy to do was dotrze kiedyś. Ile to trzeba mieć lat? No ile człowiek musi mieć lat, żeby wreszcie dotarło do niego, że gówno się da zmienić za pomocą robienia partii, wygrywania wyborów. Więc jak ktoś jest zainteresowany, dlaczego w takim razie, Martin, chcesz nas namówić, żebyśmy razem zrobili partię, Kontestacja, skoro partie i wygrywanie wyborów nic nie da, jeżeli chodzi o wprowadzanie wolność do rzeczywistości albo nawet trochę rozumu. Otóż dlatego, bo partia rozumiem jako grupa, klub taki, fajni ludzie, którzy po to razem są, żeby razem robić różne rzeczy pożyteczne, ale też wesołe, śmieszne, relaksujące, no jakie jeszcze, inspirujące i tak dalej. A czy tam będą w wyborach, czy nie będą w wyborach, to mało obchodzi, bo i tak nie ma szans. No sorry, ale trochę racji miał Korwin, że w warunkach demokracji mniejszość inteligentna zawsze przegra z większością zdebilowaną. No, nie ma innego wyjścia, po prostu no, taka jest prawda. No, nie trzeba o tym głośno mówić oczywiście, ale no, kto ma rozum, ten wie. W związku z tym nie ma to sensu. Trzeba zawsze ludźmi manipulować, jak się chce, od strony władzy coś zmieniać w rzeczywistości. Ale po pierwsze, nie musimy, bo czemu nas ma obchodzić cały kraj? Może nas obchodzić powiedzmy no 2500 osób i tyle. Więcej nie potrzeba i możemy dla nich coś robić albo z nimi coś robić. Nie? No. No i właściwie koniec tego. To jest powód. No. Czekajcie, bo ja zacząłem zdanie i nie dokończyłem. Dzisiaj chciałem w tej audycji nie opowiadać o tym, jak Dziambor zlikwidował wszystkich wolnościowców i to ja nie wiem, kim my jesteśmy, bo myślałem, że ludzie, co tutaj jakoś się grupują w ramach Kontestacji od lat, już kilkunastu, to są wolnościowcy, czyli także lubią tę koncepcję, że wolność, wiecie, braterstwo i wino, i piwo bez akcyzy i jeżdżenie samochodem elektrycznym albo nieelektrycznym. I mieszkanie gdzie się chce, albo wyjeżdżanie z kraju, albo wjeżdżanie do kraju i w ogóle wolność, nie, żeby nam pozwolili robić co chcemy i żeby podatki było ich mało i tylko na rzeczy, których się nie da załatwić prywatnie. No takie koncepcje, no takie, no to
No to co? No to jesteśmy. Nie zlikwidował nas Dziambor. A to, że zlikwidował jakąś partię, czy stowarzyszenie, czy coś, to serio, naprawdę nas to nie powinno interesować. My jesteśmy. Kontestacja będzie zawsze. Aż pan tak myśli? No a ja? No, dobrze. Więc proponuję taki dzisiaj odcinek, bo w ogóle ja doszedłem do wniosku, że we wszystkich ruchach społecznych, politycznych, albo nawet takich oddolnych całkiem, w ogóle się za mało śpiewa. Za mało jest muzyki, za mało jest instrumentów, za mało jest nauki tego, jak razem ze sobą grać. Ponieważ na przykład, myślę sobie, że budowanie razem partii, albo kościoła, albo nawet rodziny, to jest to samo, co granie razem w zespole, bo to są te same umiejętności, czyli tak, trzeba słuchać innych, nie, najpierw coś trzeba nauczyć trochę, żeby tak wspólnego języka, nie, żeby jeden drugiego rozumiał, rozumieć, co to jest skala, tonacja, potem dogadać się, że gramy w tonacji D-dur, a nie F-dur i żeby nie bić się o to, w jakiej gramy tonacji, bo to nie ma żadnego sensu ani znaczenia. Proszę, żeby jakąś ustalić tonację i gramy. I wtedy jest fajnie, można już grać, jest harmonia. No i co jeszcze wymaga? Żeby się słuchać nawzajem. No. I to są, mówię, te same umiejętności, które są potrzebne w muzyce, to są potrzebne we wszystkim innym. No i tak, sobie myślę, że gdyby w Polsce politycy próbowali zagrać razem w Laskotek na Płotek, to by nawet tego nie dali rady. Bo po prostu nie, no bo każdy by sobie wymyślił własną tonację, nie? Żeby stwierdził w ogóle, że brakuje trochę literek i by wymyślił, że nie będzie od A do G, no, tonów, tylko będą od, powiedzmy, A do P, bo musi być P na Polska, nie? Bez P to nie jest dobra muzyka. No i by sobie każdy wymyślał, coś tam przestawiał i to by w ogóle nie miało żadnego znaczenia, ale wszyscy by się o to kłócili. I nigdy by nie zagrali, bo nawet jakby grali, to Kaczyński by grał na swoim tam cymbale swoją piosenkę, a Tus by grał drugą swoją piosenkę, no. I w ogóle jeden by drugiego nie słuchał, tylko ten. A to, co by Korwin robił, to Korwin, ja uważam, żeby łomotał w jakieś bębny, żeby wszystkich zagłuszyć w rytmie na przykład Deutschland, Deutschland über alles. Tak to widzę, sobie tak wyobrażam. No i takie proponuję taki eksperyment dzisiaj myślowy. Jakim byś był instrumentem, gdybyś był instrumentem? I drugie pytanie, jakim by był instrumentem Janusz Korwin-Mikke, gdyby był instrumentem, oraz Jarosław Kaczyński, oraz Donald Tusk, oraz każdy, kto nam przyjdzie do głowy, na przykład Ziobro, albo ktokolwiek w ogóle. Bo to do każdego pasuje, a może tak na przykład nam nas naprowadzić na coś, że tak teraz zrozumiemy lepiej świat. No. To tak w ramach umuzycznienia wszystkich proponuję taki temacik oraz żeby zadzwonić do audycji i pogadać sobie i opowiedzieć, jak ty to widzisz, na numer telefonu 573-568-457. No. Tak dzisiaj taki luźny odcinek, bo ja jestem ciągle jeszcze w Hiszpanii na wyjeździe, na wakacjach zimowych, gdzie nabieram słońca, żeby wytrzymać powrót potem do marcowej Anglii, która nie jest zbyt piękna jeszcze. Dopiero w kwietniu się robi fajnie. No, więc dlatego chciałem takie luźne tematy i może ktoś będzie coś tam powiedzieć. O, Miłosz przyszedł i mówi tak. Korwin byłby Yellow Submarine. No dobrze, ale ja nie pytam jaką piosenką, tylko ja się pytam, jakim instrumentem by grał. I żeby podpowiedzieć, wprowadzić nas w świat instrumentów, ja tu znalazłem podział instrumentów i teraz sobie możecie wyobrazić na przykład Kaczyńskiego, I spróbować go dopasować. Powiem wam, jakie są rodzaje, typy cztery, główne typy instrumentów. Pierwsze to są dęte. W przypadku parlamentu bym powiedział, że nadęte nawet. I to są instrumenty, z których dźwięk wydobywa się poprzez zadęcie. No ja nie wiem jak wy, ale mi to bardzo pasuje. Ja bym powiedział, że wszyscy posłowie to już tak właściwie są instrumenty dęte. Każdy praktycznie. No może jest jakiś taki skromny czy coś, to by nie był dęty, ale większość jest bardzo dęta, dmie strasznie i ogólnie to trzeba tak słuchać z tłumikiem ich wszystkich, bo jak zaczną grać, to ogłuchnąć można. I jakie tam są na przykład flet, obój, klarnet? Myślę sobie, że wielu parlamentarzystów to jest szczególnie klarnet. Ja bym nawet tak wprowadził, żeby zamiast panie pośle, to by mówić ty klarnecie. Albo fagot. No to tak jak ktoś zna angielski, to może się słabo to kojarzyć. Fagot.
fagot. No jest fagot, nie? Klarnet i fagot. Albo patrzcie, jakby to było przyjemniej śledzić obrady Sejmu, gdyby na przykład posłów PiS-u nazwano klarnety, a posłów PO fagoty. Czy odwrotnie. Wszystko jedno. Nie? No i co jeszcze? Saks, saksofon, róg, trąbka, kornet, puzon, tuba, organy, fizharmonia, akordeon. Gdzie tutaj jest miejsce na Mencena? Gdzie tu jest miejsce na Korwina? Czy to są instrumenty dęte? No tego jeszcze nie wiemy. Dopiero pierwszy rodzaj. Teraz proponuję drugi rodzaj instrumentu. Przedstawiam Państwu instrumenty smyczkowe. I to są skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas. No to mi się nikt nie kojarzy z nikim tutaj, sorry. Na razie, nie wiem, nie pasuje Korwin do smyczkowy. Ale widzę instrumenty szarpane i to jest trzecia kategoria. I tak, szarpane to bardzo mi się już z Korwinem kojarzy. Takie szarpane. Instrumenty są to, z których dźwięk wydobywa się przez zarywanie. Zarywanie strun palcami lub plektronem. Nie wiem, co to jest, nie chcę wiedzieć, ale podoba mi się przez zarywanie. To są tacy na przykład jak Michalkiewicz, jak Korwin, jak może Mencen, właśnie tacy instrumenty szarpane. Oni tak instrumentem jakby tak generują tą muzykę polityczną za pomocą szarpania. No, szarpi druty to są. Oni nas szarpią. To widzę tutaj w tej kategorii Korwina, nie wiem jakby, czy dęty. Może dęty, ale bardziej szarpane. A jeszcze jest ostatnia, czwarta kategoria. Przedstawiam instrumenty uderzane. Czy są instrumenty, z których dźwięk wydobywa się przez uderzanie pałką, więc to jest cała milicja w Polsce, prawda? Ta, która wydobywa dźwięk przez uderzanie pałką, uderza pałką na przykład w protestujących przeciwko COVID-owi i tam wydobywa się dźwięk, na przykład ała. No i teraz zdolny muzyk, milicjant polski, potrafi zagrać bardzo skomplikowane utwory muzyczne. No, tylko wiecie, mało jest zdolnych. No, nie ćwiczą ich, nie mają czasu biedni się uczyć uderzać pałką. No i być instrumentem uderzanym. No i tak jakby tak o politykach tutaj znowu, to ja widzę jako instrumentem uderzanym Putina. Zdecydowanie jest to instrument uderzany, w który tak, uderza się w niego, czy on uderza pałką, młoteczkiem, palcami, bombą, dronem, bębnem, dzwonkiem, talerzem, pociskiem artyleryjskim, na przykład ksylofonem, lub jednym instrumentem o drugi, na przykład ukraińskim i białoruskim, uderza jednym o drugi i ten. Albo może tutaj, może to jest na przykład jakiś niemiecki polityk, który właśnie uderza instrumentem rosyjskim o instrument ukraiński i wtedy powoduje, że jest głośny, bardzo głośny dźwięk na cały świat właściwie. No i to bardzo by był zdolny kompozytor, ale no nie wiem. Słucham, co tam, czy ktoś ma jakieś propozycje na czacie, na YouTube'owym albo Facebookowym, to piszcie, jak widzicie, kto może być jakim instrumentem. A jak nie, to jakieś inne pytania, na przykład Marcin zapytał, kiedy będziesz w nocnym radiu? Nie wiem, a ty kiedy będziesz w Rzymie? Może tak zapytajmy. A kiedy będziesz pod Paryżem we wiosce? Takiej, jest taka wioska pod Paryżem. Kiedy tam będziesz? Albo na przykład, kiedy będziesz w ubikacji? O której godzinie? Co za głupie pytania zadajecie, serio? No, nie ma żadnych pytań ciekawszych. Kiedy będziesz w nocnym radiu? Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Tak, w międzyczasie zmieniłem muzyczkę na inną. Lubię tak czasem właśnie zmieniać. No i tak, no dlatego chciałem taki odcinek, bo ja się fascynuję troszkę muzyką. No ja może ktoś wie, ale ja piosenki piszę. Kiedyś dorwałem gitarę dawno, dawno temu i mi się zaraz zachciało szarpać. No. Więc tak, szarpałem i po 14 latach ktoś wreszcie zaczął słuchać, jak ja szarpię. I do tego szarpania dobrałem jakieś słowa i tak powstała piosenka o Podolskim i Counter-Strike'u i potem jeszcze 150 innych
No, więc jakbym ja był instrumentem, no to pewnie szarpiącym albo szarpanym. Właśnie, a pianino, jaki to jest instrument? Gdzie on jest tutaj? Dęty? Nie. Smyczkowy? Nie. Szarpany? Nie. Uderzany. To raczej będzie. Nie, serio, nie ma pianina, nie wiem, jak to jest możliwe. Jeszcze podobno dowiedziałem się dzisiaj z Wikipedii, że dzieli się też instrumenty według konstrukcji. I na przykład są to instrumenty szyjkowe, bezszyjkowe, klawiszowe, mechaniczne. Nie wiem, dlaczego szyjkowe, to co to za głupi podział? Szyjkowe, bezszyjkowe. To nie wiem, czy tak można podzielić polityków. A jeszcze sklasyfikacja naukowa polega na tym, że wymyśla się nazwy, których nikt nie rozumie i podział nie ma sensu, ale zawsze jest pod wrażeniem, że to mówi naukowiec. I one się dzielą na idiofony, to chyba Korwin będzie tu gdzieś w tej kategorii, membranofony, chordofony, aerofony i elektrofony są to. Mówiłem, że bez sensu podział? Bez sensu. No, bo naukowy, no to jaki ma być? No dobrze, to jakbym tak miał, nikt nie chce wejść ze mną w dialog instrumentalny. Ja wiem, że no to jest, to wymaga jakiejś tam wyższej już klasy myślenia, żeby sobie tak łączyć na przykład muzykę z polityką. No, ale ja chcę popularyzować jakieś ciekawsze spojrzenie na świat, a nie tylko za kim jesteś, jak dwóch kiboli z Krakowa, że jeden za Wisłą, drugi za Krakowią, a intelektualista zawsze sobie wybiera trzeci w zespół i on jest za Widzewem albo czymś tam innym. To jest naprawdę prymitywne. Ja bym chciał, żeby kontestatorzy jednak weszli w sferę muzyki, żebyśmy na przykład znaleźli sobie sposób na życie, jak już jesteśmy razem, jak zrobimy contest camp, jak już ktoś przyniesie piwo, to żeby przy tym piwie nie gadać o tym, dlaczego Dziambor zlikwidował Partię Wolnościowców i czy należy się zapisywać do Konfederacji, czy nie ma to sensu, bo to są bezsensowne tematy, no głupie są, nie ma żadnego pożytku. Z nich wydają się strasznie mądre i pożyteczne i takie ważne, ale nie są, one się tylko wydają. Dużo sensowniejsze jest na przykład zebrać się w 5 osób i zrobić zespół muzyczny pod tytułem na przykład, no, o kontestacja, bardzo ładnie, bo może zespół muzyczny w ramach partii i wymyślić piosenkę szerzącą wolność na świecie. O. Nie? Albo w ogóle widzieć tak właśnie świat muzycznie. I na przykład, kiedy potem słuchasz sobie Kaczyńskiego, jak on tam grzmi zambony, że Polska tylko dla Polaków i że Unia gnębi i trzeba wstać z kolan, to tylko nie słyszysz jego gadania, tylko słyszysz dźwięki już w głowie. Już wiesz, że to jest instrument. I ty jako instrument go odbierasz i wiesz, że to jest instrument dęty. Na przykład. A znowuż, jak mówi Korwin, to ty już rozumiesz, o co tu chodzi, bo wiesz, że to jest instrument szarpany, że on szarpie, on jest taką lutnią, o może, lutnią jest, albo można bałałajką, nie, bardziej takim czymś głośnym, no, mandoliną, nie, to są jakieś takie delikatne, co jest szarpane, tak mocno szarpane, takie, że szarpie, no gitara elektryczna, jak nic, Korwin to jest gitara elektryczna naszych czasów. Taką, na jaką nas stać. Niestety lepszej nie mamy i być lepszej nie będzie, bo nie umiemy grać, nie chcemy grać, nie chcemy harmonii w tym kraju, chcemy tylko, żeby było głośno. W ogóle cała polska polityka, jaki to jest gatunek muzyczny? Proszę bardzo, ustanawiam nagrodę w wysokości umownej, którą wymyślę później, za odpowiedź na pytanie na czacie. Jakim gatunkiem muzycznym jest polska polityka? Powiedzcie. Kto wie? Ręka w górę i odpowiadać. Albo zadzwonić na numer 573-568-457. Podpowiadam, że nie jest to opera. O, Miłosz tutaj całkiem ciekawe rzeczy wchodzi w klimat i powiada. Polityk to na pewno instrument jakiś taki bardziej faliczny, bo w ich naturze jest bycie fiutem. Zepsułem jego wypowiedź troszkę, ale wiem, o co chodzi. Tak, tak, można od tej strony popatrzeć na instrumenty pod względem kształtu, tak? Czyli ja bym powiedział znowu wszystko klarnety albo flety.
Tak, że ten, tylko no, nie wiem, kto na nich gra. W sumie to może nie wpadajmy pod wizję świata według Kaczyńskiego, bo właśnie tak Kaczyński widzi chyba wszystkich, którzy nie są z nim, że to są wszystko flety, w które dmucha na przykład Niemcy albo Rosja, albo ktoś tam dmucha, a wszyscy to są flety, fujary takie. No także Kaczyński jako dyrygent to taką by miał nam dał orkiestrę. Niedobrze, nikt nie chce odpowiedzieć na pytanie, ja wiem, ono jest za oczywiste. Oczywiście, że polska polityka jest gatunkiem muzycznym pod tytułem Disco Polo. Kontestacja. No to akurat nie było Disco Polo, to co było słychać. Tak, to jest taka, no to mnie właśnie martwi, bo ja bym chciała, żeby to była chociaż jakaś taka muzyka, no właśnie, ciekawsza, nie? Choćby tak dla słuchu, bo na przykład muzyka sama z siebie jest fajna, nawet jak nic nie rozumiesz. Czyli jak ktoś se słucha obrad parlamentu hiszpańskiego, to myślę sobie, że on to tak słyszy taki w tym reggaeton, nie? Że taka muzyczka tego skoczna, taka, ja wiem, no rumba coś tego, samba może, albo nawet taka prostsza, ale już ciekawsza niż bezczelne disco polo o kiełbasie i o 800+, nie? Ja dam wszystkim to, a ja dam wszystkim tamto, a pan jesteś w klarnetem, a pan jesteś fujarą. I to jest w ogóle słabe, takie no, disco polo. No, a na przykład angielska polityka, o, to już, panie, muzyka klasyczna jest. To jest klasyczna muzyka. A francuska? To ja nie wiem akurat w ogóle. A ruska? No, to nie wiem. To jakieś takie pieśni patriotyczne będą. A ukraińska? No, to powieści, to są piosenki wojenne, wojskowe. Tak, abym powiedział, że Katiusza, gdyby nie to, że ta Katiusza to akurat była o wojnie, tylko tego, z kim walczą. Ale w sumie mogą powiedzieć, że Katiusza to jest imię ukraińskie teraz i że to jest ukraińska piosenka. No, więc tak widzenie, ja tak widzę świat trochę. No, ja chciałem powiedzieć, że no, się przyznać, że ja nie jestem całkiem normalny i mam takie mam coś. To się nazywa jakoś, jak się nazywa taki facet, co jakby widzi kolory, nie, widzi muzykę jako kolory, albo kolory słyszy, albo coś takiego, nie, że mu się tak zmysły mieszają. To jest coś takiego. Tylko ja mam tak nie zmysłami, tylko tak umysłowo, że mi się kojarzy coś z czymś. Może to kwestia bycia takim poetą, czy co? W ogóle, gdzie się podzieli poeci? Gdzie jest muzyka w tym wszystkim? Gdzie jest jakaś sztuka? Wszystko schamiało. Dlaczego tak wszystko schamiało w tej Polsce? Pamiętam jeszcze nie tak dawno temu. Były takie różne ciekawe, egzotyczne melodyjki w polskiej polityce, jak na przykład Polska Partia Przyjaciół Piwa. To było coś. To było coś jak punk, jak troty, jak jakieś, nie wiem, co, jakie są dziwne, jak Kazik, o, taki Kazik był. Czy Kazik był kiedyś w parlamencie? Wszyscy byli chyba muzycy wcześniej, albo już będą co bardziej znani posłami czy coś. Czy Doda jest w Sejmie? Nie, Dody nie ma w Sejmie. Kto jest? Kukiz. A, no tak, Kukiz. Synestezja, dziękuję Derwanow. To się nazywa synestezja, pomieszanie zmysłów. No to ja właśnie mam pomieszanie zmysłów. Ale ja mam także muzykę przeżywam. Albo miesza mi się na przykład z polityką, czy z jakimiś tematami społecznymi, jakby tak muzycznie widzę. No chciałem się tym podzielić dzisiaj, ale widzę, że nie ma zainteresowania specjalnie na czacie, ale może z uprzejmości niektórzy chcą zrozumieć wariata, jak to działa, czy jaka, czego, o co tu chodzi. No. No tak, bo skoro myślę sobie, jeżeli już ktoś doszedł do tego punktu w życiu, kiedy przestaje wierzyć, że on jeden i jego głos mają jakiekolwiek znaczenie i że to, czy on jest za Konfederacją, przeciwko PiS-owi, za PiS-em, czy coś, że to w ogóle nie ma najmniejszego nawet znaczenia, żadnego, zerowego. Jeżeli już doszedł do tego faktu życiowego, pogodził się z tym i zaakceptował, to przyszła pora właśnie zacząć słuchać kontestacji, czyli miejsca, gdzie ludzie są trzeźwi umysłowo i wiedzą, że mogą tyle, ile mogą, a nie tyle, ile by chcieli móc, bo ja bym też chciał zmienić wszystko i zrobić, żeby w Polsce Polacy byli bardziej chętni do wolności,
samodzielności, odpowiedzialności za siebie, nie jęczeli, nie piszczeli, nie byli ofiarami wszystkiego, nie szukali kogo tutaj pobić i z kim się tu pobić i kto ich znowu tego i gdzie tu wyżebrać, tylko zachowywali się mężczyźni jak mężczyźni, kobiety jak kobiety, ludzie niezdecydowani jak ludzie niezdecydowani, ale jak dorośli, a nie jak dzieci, które cały czas piszczą, żeby coś im dać. I żeby ci, którzy już lezą w tą politykę, żeby akceptując realistycznie w tej kontestacji, że akceptując, że to wszystko to jest gówno śmierdzące, tak jest, niestety polityka zawsze być musi, bo tak, taka jest natura rzeczy, że musi być i będzie. Choćby najuczciwszy człowiek był, zawsze będzie tam śmierdział. To, no, chociaż śmierdzi, to może można być na poziomie, albo można być ciekawym, albo można przy okazji załatwiania śmierdzących interesów i paskudnych, brudnych kompromisów, przy tej okazji na przykład pokazywać ludziom, że można się pięknie nie zgadzać, że można się kłócić na poziomie, że można grać muzykę polityczną, która nie jest disco polo. Tylko nie musi być od razu operą Mozarta, naprawdę, żeby była ciekawsza, lepsza i bardziej idąca w dobrą stronę i wpływała na ludzi lepiej. No i mi tego brakuje, no, że to wszystko tak się zesrało, takie gówniane się zrobiło. Podzieliło się na dwie partie, najbardziej populistyczne, najbardziej nie mające programu i przyciągające kompletne ofermy życiowe, których jedyną, o politykach, teraz mówię o tych klarnetach i fletach, których jedyną cechą charakterystyczną jest to, że są niecharakterystyczni, bo są w 100% lojalni. No. Albo właściwie oni tylko tam się zajmują tym, żeby się pod kogoś podczepić i mieć jak największe wpływy. Albo zarobić, albo mieć władzę, albo panienki, albo co tam się da jeszcze na tej polityce. Ale głównie to idą dla samego poczucia władzy, bo ofermy już tak mają. Im bardziej ktoś jest niedorobiony, niepewny siebie i taka bida chodząca, tym bardziej go kręci władza. No, tak to działa. Pewnie jest to jakoś psychologicznie gdzieś tam zbadane. Ktoś pisał pracę doktorską na ten temat, ale nie muszę jej czytać, żeby widzieć, jak to działa i jak to wygląda. Bo każdy to widział gdzieś tam w życiu, bo każdy był w szkole, albo w kościele, albo w rodzinie i albo ma jakieś spotkania z nauczycielem chorym na władzę, albo księdzem chorym na władzę, albo nawet rodzicem chorym na władzę. Wszędzie tego jest pełno. Nawet jakaś baba ze sklepu, która ma towar, a ty go byś chciał, ona zawsze, jeżeli jest chora na władzę, zawsze ci każe poczekać tam parę sekund dłużej. Poziewa jeszcze sobie, żebyś ty poczekał, żeby ona poczuła, że ma władzę nad tobą, póki jeszcze nie kupiłeś. Albo się, żeby mogła wydrzeć na ciebie, albo powiedzieć, czego? Albo mam przerwę teraz śniadaniową, albo coś, wiecie. No. Ludzi kręci władza i te miernoty tam siedzą. I to mi się nie podoba, dlatego o tym mówię, bo ja nie liczę na to, że w Polsce będzie jakaś rzeczywistość specjalnie lepsza, że prawo będzie funkcjonować lepiej. To tak niespecjalnie liczę, ale liczę chociaż na to, że muzyka będzie lepsza, no, że ten ogólny klimat będzie lepszy. Dlatego tak o muzyce tutaj chciałem, no, trochę. Derwanow powiada, opera jest przeciwieństwem TikToka i Instagrama. No, to też prawda właśnie. Ale podobno tylko ryba zaczyna psuć się od głowy, więc możliwe, że klimat TikToka i Instagrama jest taki, jak pokazują głowy w Polsce, czyli właściwie Duda podobno. Duda, tak. Myślicie, że Duda jest dyrygentem Polski? W ogóle się mówi głowa kraju, nie? On mówi się głowa państwa, tak? Dziwne, bo ja w Konstytucji nie znalazłem takiego określenia głowa państwa, ani w ogóle w przepisach prawa nie ma głowa państwa. Głowa państwa to był król, a prezydent to jest urzędas. No ale mówiłem głowa państwa, to ja bym powiedział, czy to jest dyrygent? Czy to ten gość wybiera muzykę? Czy on mówi jak grać? Ten to może nie, ale może poprzedni prezydenci, czy co? Czy na przykład jeżeli ludzie wybierają kwacha na prezydenta, to wszyscy potem chleją? Czy coś? Jak wybierają Dudę, to co wszyscy rapują i mówią, śpiewają z ostrym cieniu mgły? Czy jak on to śpiewał? Ostry cień mgły. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły, rapuje prezydent. I tym sposobem narzuca rodzaj muzyki, jaki mamy teraz wszyscy grać.
Nie wiem. Kto narzuca, właśnie, kto wybierał klimat muzyczny Polski? Czemu Polska jest, czemu Polska gra disco polo teraz? Dlaczego ludzie są rurkowcami i interesuje ich tylko, żeby coś wyżebrać od państwa? Kto ten klimat zrobił właściwie? Czemu to jest taka bieda? Kiedyś Polacy byli na przykład, jak sobie tak przypomnę z historii, nie? Gdzieś tam w latach, dawno, dawno temu, za czasów wojny, nie? To byli znani na świecie, że Polak się kojarzy z wariactwem, ale takim mężnym, że super odważny człowiek i kompletny wariat jednocześnie, nie? Jak lotnicy z dywizjonu 303, no to oni byli nienormalni, oni byli do tego stopnia odważni, że to już było szaleństwo jakieś, no ale tak się kojarzyli, tylko że kojarzyli się pozytywnie, chociaż nie wiem, czy akurat każdy by chciał obok takich mieszkać, nie? Więc Polaka to najlepiej było użyć, żeby go wsadzić do wojska, żeby on coś tam wywalczył, a potem niech sobie idzie już. Jak już jest spokój, to się ciężko z nim coś zrobić. No, ale chodzi o to, że był inny klimat, nie? I inaczej się kojarzyli. I było tam za pierwszej Rzeczpospolitej na przykład wolność była ważna. No dla szlachty, bo dla chłopów, no dla chłopów też była ważna, tylko no chłopi tak, a może i nie była, ja nie wiem, nie byłem chłopem, nie jestem, nie wiem. Ale mi o to tylko chodzi, że to się zmienia. I na przykład za PRL-u to był Polak, w Polsce panowała taka po cichu, nie, bo nieoficjalnie, taka jakby, ja wiem, zaradność, cwaniactwo trochę, no trzeba było sobie radzić i po cichu kombinować. O, kombinowanie było, ale to nie była taka całkiem negatywna cecha i to była taka muzyka, no taka trochę, no różna, no przynajmniej może była nawet jakaś różnorodność trochę, nieduża, ale jakaś była, no. No i tak się, widzicie, zmienia, ale w tych czasach ta muzyka, ten klimat jaki jest, to on jest straszny, bo ludzie tylko wzięli sobie z systemu rynkowego, no, który miał być fajny i ja dalej wolę, żeby był taki niż ten PRL, co był kiedyś, ale wzięli sobie wszystkie najgorsze rzeczy zupełnie bezkrytycznie, czyli to latanie za pieniędzmi jako cel. Bo na przykład gdzieś tutaj na Zachodzie, oprócz tego latania za pieniędzmi, bo gospodarka rynkowa czy kapitalizm nawet, one tam były w takiej Anglii, tylko że to nie był cel sam dla siebie, to był jakby część życia, ale nie cel egzystencji. Bo jako cel egzystencji to było na przykład dla wielu ludzi Bóg, Kościół, szerzenie protestantyzmu, albo imperializm nawet, albo kolonizowanie, albo edukacja. Albo co tam sobie ktoś wymyślił, albo różne wariactwa, bo Anglicy to tam wielu było takich porąbanych nieźle. Ale coś było innego w życiu, a celem nie było zarabianie pieniędzy. Zarabianie pieniędzy było po to, żeby sobie realizować ten cel właściwy życia. No i to jest wtedy jakiś kapitalizm czy gospodarka rynkowa jakby łączy się z czymś ważniejszym w życiu i wtedy jest w miarę zdrowo. W miarę zdrowo, no. Chciwość nigdy nie jest specjalnie zdrowa, ale jeżeli służy czemuś tam większemu, to nie jest tak źle. A na pewno jest lepsze niż alternatywa, czyli jakby rządy państwa, opieka państwa i autorytarne państwo, które każdemu mówi, co ma myśleć i w co wierzyć, gdzie pracować i co ma robić. Więc już lepsza jest ta wolność i wyścig szczurów, o ile ten wyścig jest ograniczony jakimś sensownym celem życia. Tak to widzę, nie? No, ale dzisiaj nie ma tego. Jest tylko samo zarabianie dla zarabiania. No to widzimy, że tak jest, nie? I to, jakbym to nazwał jakąś muzyką, to ja to widzę jako disco polo. Bo muzyka disco polo jest właśnie muzyką bez sensu. To jest muzyka dla niczego. Bo to, co niesie ze sobą muzyka, to są zawsze jakieś tam cele. Albo żeby tańczyć, żeby coś przeżywać, żeby albo takie coś uszlachetniać się, albo coś tam takiego. A jakby samo disco polo to jest muzyka tylko, żeby to jest muzyka pod wódę tak naprawdę. To jest, żeby chlać i się otępić i disco polo to jest rąbanka, łupanina, która nic nie rozwija, a wszystko zwija. Czyli muzycznie nie rozwija cię disco polo, ono cię zwija do najprostszej możliwej formy muzycznej. Dosłownie naciskasz trzy guziki i każdy może grać disco polo i być gwiazdą. Bo dosłownie się naciska trzy guziki, jak się postarasz, to tylko dwa. I musisz tylko na tyle rytm rozumieć, żeby w miarę równo je naciskać i to jest koniec, więcej nie trzeba.
Więc muzycznie cię nie rozwija, tylko ci zwija. Słowa, no to sorry, ale że majteczki w kropeczki, no to nie da się tego widzieć jako cokolwiek innego niż uwstycznianie się, cofanie do poziomu zwierząt. I ogólny klimat tej muzyki też jest taki, że nie gra się disco polo, żeby wspaniałe tańce tańczyć. To, do tego to jest jakiś swing, albo lindy hop, albo rumba, albo samba. To są jakieś muzyki do tańczenia, ale disco polo nie jest do tańczenia. Znaczy, tańczy się przy okazji, oczywiście, że sobie nóżką ruszasz w prawo, w lewo i kręcisz dupą koleżanki w remizie czy coś tam. Ale no dobra, no to każda muzyka ma jakiś rytm, to jest niby do tańczenia. Ale to nie jest cel disco polo. I to nie jest cel polski, żeby być czymś. Tylko sama muzyka już istnieje dla samej siebie albo istnieje pod wódę. I Polska istnieje pod wódę i zarabianie istnieje pod wódę. I jak już nawet teraz ta moda jest na bycie rozwojem osobistym i super bogatym i zysk pasywny, to ci ludzie mają zysk pasywny po co? Po nic, żeby mieć zysk pasywny. I tak samo muzyka disco polo jest już po nic. Ona jest dla samej siebie i nikt nie wie po co ona jest. Ona jest pod wódę. I Polska jest pod wódę, rozwój osobisty jest pod wódę i życie w Polsce jest w ogóle, całe życie jest pod wódę. Doszedłem do tego wniosku dzisiaj tutaj z wami. Dziękuję bardzo, podoba mi się ten program. Ja nie wiem jak tobie, ale mi się podoba. No, ale jak ktoś ma inne zdanie, to chodźże zadzwoń. 573-568-457. No, a czasem jest dzień, co przyjdą ludzie pogadać i dzwonią, a czasem nie. Ja wiem, dzisiaj taki temat jest jakiś może zaskomplikowany dla prostego słuchacza z internetu prosto, ale wśród kontestatorów są ludzie też i bardziej umuzycznieni na poziomie, co na przykład przypomina mi o tym zawsze ten przerywnik. Chcesz wypłynąć na otwarte wody? Słuchaj dalej! Kontestacja.com. O, no i ktoś dzwoni. No i to jest to. To jest to. To jest to, na co czekałem. Czekałem i czekałem i się doczekałem. Cześć. Witam cię, Marcinie. Tu Maciek. A takim smutnym głosem dzisiaj? Coś poruszyłem struny niepokoju w tobie? Nie chcę. Super się nie czuję, bo zacząłem pierwszy dzień głodówki. O cholera, no. A to w jakim celu? Tak, żeby na wiosnę spalić jakieś tam toksyny. A tłuszcza spalić po prostu? Nie, być jędrnym? Nie, jestem chudy. Nie, ja jestem chudy, mięsa też nie wiem. Ale wracając do tematu, wspomniałeś o muzyce, o disco polo. Ja ze swojej perspektywy powiem coś takiego, że na przykład ja polską muzykę poznałem w Irlandii. Jak wyjechałem, a mam na myśli oberki, mazurki, kujawiaki. Taką, no dobra. Tak, no. Jest przepiękna kultura, która u nas jest kompletnie nieznana. Są imprezy, ale to też są takie lokalne, mało znane. Jest wielki festiwal dwa razy w roku, wszystkie mazurki świata w Warszawie i też to nie jest znane. Ja myślę, że jest więcej, bo ja byłem w Kazimierzu Dolnym kiedyś na takim właśnie, co były jakieś oberki i pierwszy raz w życiu, dobra, bo to może być dla was ludzie śmieszne, ale jakbyście byli sobie na takiej imprezie, gdzie jest oberek czy jakieś coś tego typu i se protańczyli, to naprawdę ma klimat, to nie jest takie głupie, to nie jest wcale, to jest antydisco polo, to jest proste, ale to jest jakby, no bo to się wzięło z jakiejś naturalnej takiej kultury wiejskiej oczywiście, ale kultury i tam są i te stroje pasują do siebie i muzyka ma klimat i skądś tam się wzięła. Także to ja jestem za oberkami i mazurkami i tym wszystkim. To jest fajne. Ja ze swojej strony jeszcze powiem, że podczas tych tańców ja doświadczam czegoś takiego, że po prostu odlatuję do innego świata, wchodzę w trans, po prostu jest przepiękne. To To nie brzmi za dobrze. Ale wiesz co, ja wiem, o co ci chodzi, bo to był... Czekaj, który to jest ten taniec, co się tak strasznie kręcisz cały czas? Bo faktycznie ja też zacząłem wchodzić. To jest ten mazurek. No. Tak, bo tak. Pokręciłem się tak i zaczynam faktycznie transować coś tam. No ja nie lubię mieć takich stanów akurat, ale no nie trzeba, jak ktoś nie chce, ale można tak. Takie dziwne uczucie jest. Wiesz, ja potrafiłem iść na imprezę na 19:00, trwała tak zwana noc tańca.
A rano już to się kończyło tak o 6:00, ludzie już wyganiali, a tu jeszcze ktoś stał i bębnił. No to dalej nie byłem w stanie wytrzymać po prostu. Ja bym powiedział, czy to byś... Jeszcze dalej. Czy to jest takie wiejskie techno, jakby byś powiedział? Bo techniawe tak, to tak, są. Tak, no właśnie. Można tak nazwać. Można tam nazwać. Są też tam na imprezach takie wiejskie przyśpiewki. Tak, oni tak piszczą śmiesznie. Amerykański rap, że sobie jadą, to tak samo na tych wiejskich potrafią sobie różne fajne rzeczy właśnie tak wyśpiewywać, układać. I to jest bardzo przyjemne. To jest, moim zdaniem, część naszej kultury, która jest niedoceniana niestety. No ja tam, wiesz, z mojej nie jest, bo ja nie mam wiejskich korzeni, ale nieważne, czy jest nasza, czy wasza, czy ichnia, tylko że jest ciekawa i że fajna i warta poznania. To się zgodzę. Ja to też jest, nie mam wiejskich korzeni. No to są, że ja nasze. Całe życie w mieście i to poznałem, jak miałem jakieś tam około 30 lat. No. To dopiero i tego żałuję po prostu. Nie no, to nie umierasz jeszcze, to masz czas chyba się namazurkować. No tak, tak, za miesiąc będzie impreza właśnie te wszystkie Mazurki Świata. Ale to jest w Warszawie? Wybieram jak najbardziej. Tak, w Warszawie. No to dziwne, że w Warszawie akurat jest impreza o mazurkowaniu. No. I z całej Polski tak przyjeżdżają. I nie tylko, też ze świata przyjeżdżają. Ja bym wpadł, jak ktoś nie był, to warto przynajmniej raz zobaczyć, o co tutaj chodzi. I tak, tylko tak na żywo, bo to jak się tam... No ja sobie nie wyobrażam słuchać sobie ze Spotify oberków, bo to w ogóle nie ma sensu żadnego. To jest coś, co się na żywo i to na żywo słucha i na żywo się tam tańczy, czy co. I wtedy tak, ma klimat. Tak. To też są ludzie, którzy się wkręcają, na przykład zaczynają się uczyć gry na skrzypce, czy na bębnie, czy na basach. I to nawet tacy, którzy są w wieku 60 lat, no. I dają radę. Dla mnie najbardziej się podobało przed pandemią po prostu, jak przyjeżdżam na te Mazurki, była wielka sala i na parkiecie było 300 par po prostu. No. Wszystko płynęło. No, ale to popatrzcie, potrafisz to wyjaśnić, dlaczego taki PiS, który właśnie próbuje, no tam opowiada tą historię, że Polska i że polskie wartości, polskie to i tamto, dlaczego on postawił na disco polo taką hamówę sztuczną, nową, elektryczną i syntetyczną, zamiast na te wszystkie oberki? Przecież one były w tej kulturze polskiej, no tej wiejskiej powiedzmy, czy tam chłopskiej, czy jak to nazwać, ale były i one były bardzo, bardzo długo i one robią, mają tą samą funkcję, ale nie są aż tak strasznie sztuczne, prymitywne i takie, no, syntetyczne. Czemu w ogóle nie ma nic o tych promocji żadnych oberków, mazurków i takich rzeczy? I to ta partia, co się by wydawało, że powinna właśnie, przecież do takich ludzi trafia, co powinno mi się to podobać. Czemu to nie? Nikt tego nie chce słuchać za bardzo, ani promować? Wiesz co, każdy chyba słucha takiej muzyki, na jakim jest poziomie, a to jest takie najprostsze. Już chyba nic nie ma bardziej prostego od disco polo. No dobra, ale mazurki to też nie jest jakaś znowu... Mazurki, oberki niestety zaczęły umierać w latach 70. A ci starzy muzycy właśnie odchodzili i dopiero w latach 90. Grupa z Olsztyna zaczęła jeździć na te wszystkie psie i szukać tych ludzi, i ich odnajdywali i zaczęli się od nich uczyć. I później powstały festiwale, bo gdyby nie oni, to już dawno by to umarło, by nie było żadnego festiwalu, nawet ja bym tego nie znał. Nie no, przesadzasz, Polska jest duża i dużo ludzi różne rzeczy robi, bo jak ja ci mówię, ja nie wiedziałem o tym festiwalu, ale w Kazimierzu Dolnym to jest regularnie są te tańce. I ja to tam właśnie, ktoś mnie tam zaprosił i ja to znam z Kazimierza Dolnego. No, także też tam jest w wielu miejscach, są tak zwane tabory też i tam ludzie przyjeżdżają się uczyć właśnie gry na instrumentach, no, także nie tańca i są imprezy. A ty w ogóle lubisz widzieć świat tak muzycznie, że coś ci się kojarzy z muzyką, na przykład jakbyś widzisz Kaczyńskiego i od razu myślisz o klarnet ten, albo Korwin, o instrument szarpany.
Czy jakoś w ogóle tak ci się muzycznie, muzyka ci się, ma jakąś rolę w życiu, o? U ciebie? No ma bardzo dużą, tak, ja też lubię zagrać na gitarze, czy się na bębenku też tam coś, ale to jest powiedzmy takie ciekawe spostrzeżenie, takie porównywanie ludzi do instrumentów. No właśnie tak mi przyszło do głowy, bo akurat trochę dlatego, bo ja gram na tej gitarze już długo, ale nie mogę z nią jeździć wszędzie i na przykład, że tak bym tęsknił za jakąś formą muzyki, to sobie kupiłem harmonijkę i kurs harmoniki i teraz się uczę, a jak już zacząłem na harmonice, to teraz bym znowu chciał flecik taki, tin whistle znalazłem w Irlandii, się na tym gra, bardzo ciekawe i sprytne i znowu mnie do pianina wrzuciło. I tak sobie myślę, a właśnie jakby tak ludzi do instrumentów porównać, bo tyle jest instrumentów i one się różnią mocno. To ciekawe, jaki by był efekt, tak sobie pomyślałem. No ja na razie jakoś mi do głowy nic nie przychodzi, może ktoś tam jeszcze zadzwoni. To dobra, to dzięki za dzwonienie. To na razie. Dziękuję, pozdrawiam. Hej. Cześć, cześć. No, można dzwonić do audycji i ja powiem, jaki jest numer telefonu. Numer jest 573-568-457. 573-568-457. Słuchajcie, kontestacji. Kontestacja.com. Radio Ludzi Myślących. Tak dzisiaj jest o tej muzyce w ogóle. Trochę dla ja trochę tak, że to jest trochę znak czasów, ja bym powiedział. Nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, ale zauważyłem właśnie też, że kiedyś wszystkie ruchy polityczne miały swoje hymny i muzyki. I te muzyki były ważne. Nie? Na przykład, wiecie, jak są byli hipisi, no to od razu cała kupa różnych piosenek, czy melodii, czy instrumentów nawet się od razu z tym kojarzy. Albo punk, to też wiadomo, że to jest i muzyka, i podejście do życia, i tak dalej. I potem, jak powstawały w Polsce pierwsze partie, czy coś, to zawsze miały jakieś, szukały kogoś, żeby im hymn napisał, partii, albo jakieś piosenki do tej partii, czy co. I to było przez jakiś czas i nie zauważyłem, kiedy to zniknęło w ogóle. Teraz przy żadnych, przy kampaniach wyborczych nie ma żadnych piosenek, albo może są, tylko ja nie wiem, czy są jakieś. Ostatnie, co ja pamiętam, to, że jakiś Kwaśniewski miał, czy coś tam, Olek, jakieś takie pierdoły trochę, nie? Bo to wszystko leciało już na nutę disco polo, co by nie wymyślili. No, a ostatnie, co było w ogóle muzycznego w kontekście jakiejś większej polityki, to był ten rap. To był ta akcja, co ktoś tam zarapował, to się nazywało Hot 16 Challenge i ktoś miał nagrać rap, jakiś polityk i potem zaprosić kogoś następnego do nagrywania i tak wszyscy potem nagrywali. No. I to był ten słynny ostry cień mgły prezydenta Dudy, co nikt go nie rozumiał i że tak ostro przekombinował. Ale to chyba nawet Korwin coś tam nagrał. Wszyscy coś tam ponagrywali. No i może to było trochę głupkowate, ale to przynajmniej coś było, nie? Że jakaś tam zabawa była i trochę muzyki w tym. I to mi się podobało o tyle, że, no, że w ogóle, że coś się działo. Po drugie, wychodziło, jak bardzo ci ludzie są niemuzyczni tak naprawdę, że oni są tak nienaturalni, bo muzyka wydobywa z człowieka prawdę o nim bardzo dużo. Czyli przy śpiewaniu nie da się, w sumie da się tak zaaktorzyć czy coś, ale no więcej widać, nie? Jak ktoś próbuje coś zaśpiewać, żeby jakiś tam wiersz powiedzieć, albo coś pokazać emocje, jakie ma naprawdę. Bo żeby to było przekonujące, to on musi mieć naprawdę jakieś emocje. Nie może być takim sztywnym mikrofonem z krawatem, bo muzyka wyjdzie tak strasznie, bo to obnaży po prostu, jaki ten gość jest sztuczny i nieprawdziwy. No. Więc może dlatego już nie ma żadnej muzyki w polityce, bo właśnie nie ma kto śpiewać, bo ludzie już, no wyszłoby za bardzo, że oni są straszni, ci co teraz są, no, że już są bezbarwni, nie? Nie mają żadnego koloru, żadnego gustu, nie mają żadnych emocji, są kompletnie nieprawdziwi, no. Cookies,
tylko śpiewał. Coś tam zawodowo bardziej. To by trzeba wiedzieć, że przynajmniej był prawdziwy. I no Korwin niby też, ale no Korwin to tak się nie nadaje do śpiewania właściwie. No, to nie. Lokalny przypomina. Tragedia to była piosenka wyborcza Konfederacji. Wolność i niepodległość pod tytułem Możemy wszystko. O cholera, to ja nawet nie znam. Wiecie co? Aż poszukam, czy ja może mam. Bo mam tu taką gdzieś kolekcję. Nie mam pod ręką. Nie, wolę nie. Ja ci wierzę na słowo. Konfederacja jednak miała piosenkę, tak? To jak Konfederacja, to te nowe czasy. Możemy wszystko. Ja sobie puszczę po audycji, na wszelki wypadek. Jakbym miał dostać brzuchu, bólu brzucha albo innych sensacji, to żeby już nie nagrywać tego, jak to później. No. A te wszystkie PO i PiSy? To nie kojarzę. Bo w ogóle, jak sobie czytam historię, to dawniej te ruchy, najmocniejsze ruchy, najbardziej porywające ludzi, czyli komuniści, nie? No byli porywający. I albo tam rewolucja francuska, no to zawsze się to wiązało z piosenkami, zawsze. Nie ma takiego ruchu super porywającego, który by nie miał piosenek, które właśnie mają klimat i one oddają ten klimat. No, zawsze jakiś taki hymn robi naturalnie, nie? Ludzie częściej śpiewają tę piosenkę i ten jest. Nawet wojny zawsze miały piosenki. W wojnie secesyjnej powstało bardzo, no tam bardzo dużo, ale kilka takich znanych do dzisiaj piosenek. Północ miała swoje piosenki, południe miało swoje piosenki, Dixieland śpiewali, a na północy śpiewali tam, coś tam Single Star, jak się nazywa to, albo Battle Hymn of Republic, to była piosenka z wojny secesyjnej, czyli tam Glory, Glory, Alleluja, no nie, to. Battle Hymn of Republic się nazywa. No i były wojskowe piosenki właśnie, które się robiły takie znane i one były jakby takim kwintesencją tego, po co ludzie walczą i o co ci ludzie walczą. No i komunistyczne piosenki, no to super miały klimat, strasznie mi tego brakuje, bo one miały ten klimat, no właśnie walki, nie, o to. One miały bardzo dużo klimatu, bo tam było, to jest super łatwe do propagandy, ten cały komunizm, bo zawsze jest i wróg, i szlachetne cele tam są, i można to tak fajnie przedstawić, tak, że człowieka w ogóle nakręca. No, albo ta Marsylianka, jak jest rewolucja francuska, no przecież to jest super, to tam myślę, że ta piosenka w ogóle więcej rewolucji zrobiła niż wszystko inne razem wzięte. No, albo sobie pójście film Gwiezdne Wojny bez muzyki i zobaczcie, jaki ten film jest od razu dużo gorszy. No, a sama muzyka z filmu już robi robotę, także można ją samą słuchać i resztę sobie już wyobrazić. Muzyka jest strasznie mocna i myślę sobie tak, dlatego o tym. Jeżeli dzisiaj nie ma muzyki, to może dlatego, że nie ma idei, nie ma celów, nie ma żadnych już poglądów i dlatego nie ma muzyki, no. Bo nie ma co oddać ta muzyka, no. No, to ja sobie leci tutaj muzyka w tle, to patrzcie, jak inaczej wszystko brzmi, kiedy przy takiej muzyce coś mówię. A inaczej, jak puszczę muzykę pod tytułem Cyberpunk. No. I tak sobie myślę, że znakiem tego, że ktoś ma coś do powiedzenia i że porywa ludzi i że ruch ma jakąś siłę i moc, będzie to, że pojawią się razem z tym ruchem piosenki. Solidarność miała swoje piosenki, nie? Że oczywiście one były, jak wiemy, historię murów Kaczmarskiego, że te mury Kaczmarskiego w ogóle mówią o czym innym. I ludzie sobie śpiewali te mury wybiórczo bardzo i selektywnie, że mury runą, ale już nie śpiewali ostatnie zwrotki, które mówiły, że tak naprawdę to wszystko gówno warte i że zawsze będzie wracać rewolucja do tej samej przemocy, którą obaliła, do tego samego autorytaryzmu. Nie? Że tego, który śpiewa i porywa tłumy, później będą oni uważać za największego wroga i od początku wszystko się zaczyna. Więc o tym mówi piosenka Mury Kaczmarskiego, ale mimo to, że ludzie nie zrozumieli, to i tak ta piosenka była częścią Solidarności, tego całego ruchu, wtedy klimatu. Myślę sobie, że dlatego nie działa, nie udaje się, nie udawało się przez lata
Korwinowi zbudować prawdziwego ruchu, tej siły, która była taka trwała, że no, on jest taki chaotyczny i nie był w stanie znaleźć melodii na siebie samego, bo to jest instrument szarpany właśnie, ten Korwin biedny nasz, albo wasz, albo ich, i dlatego no nie ma szans na jedną piosenkę. To miała być jedna piosenka, która jest zawsze obecna i zawsze podsumowuje Korwina, nie? I słuchasz jej sobie i wiesz, o co chodzi od razu. No kontestacja w sumie nie miała piosenki. Znaczy w sumie miała, no ja mam jakieś piosenki, ale w sumie to nie zajmowaliśmy się śpiewaniem nigdy specjalnie. I szkoda, może powinniśmy. Pamiętam, że na Contest Campach to zawsze był jakiś tam koncercik mój. I tam zawsze były, ale ja mam takie głupkowate piosenki pisane, a nie hymny ruchu wolnościowego. W sumie nie wiem, czemu nie. Może nikt mi nie płacił, czy co. Nie, w dupie mam, czy mi ktoś płacił, czy nie. To bym napisał tak sam dla siebie. No nie wiem dlaczego, nie miałem jakichś ambicji może. Może szkoda, że nie miałem ambicji. To może dzisiaj by było co innego niż tylko takie audycje luźne o muzyce. No, trudno powiedzieć. A może za szybko przestałem mieć złudzenia, że da się coś zmienić w Polsce, bo to jest za duży statek, żeby taki mały ster jak ja plus ileś tam jeszcze kontestatorów mogło zawrócić taki wielki statek z kursu kolizyjnego na wielką górę lodową, do którego idziemy. Na czacie Derwanow powiada, że Przyżniaki Lechowicz ze 3 piosenki o Januszu nagrał. No tak, to że one były robieniem sobie jaj z Janusza, z januszyzmu, a nie to nie, że one były. Znaczy, masz na myśli tą piosenkę, że jak Korwin mówi... czekaj, jak... jak nawet było, że tak, jak Korwin śpiewa anielskie to dźwięki, ja trochę pamiętam to. Oda do Korwina. O cholera, ja jestem na jakichś różnych lyricstranslate.com. No nie mogę. Teksty moich piosenek się znajdują na jakichś serwisach z tekstami piosenek w ogóle zagranicznych. Masakra. A, bo to jest tłumaczone na angielski. O kurde, przetłumaczyli to na angielski ktoś. Więc gdy Korwin mówi jak skarb każde słowo, to było. Gdy Korwin śpiewa niebiańskie to dźwięki. No nie, no dobra, no nie liczą się takie piosenki. Chociaż z drugiej strony właśnie, no to jest trochę smętne, że wszystko w Polsce się sprowadza do kpiny, do parodii i na tym się wszystko kończy. Że ktoś próbuje coś zrobić poważnego, dużego, wielkiego, a kończy się tylko, że można się z tego tylko śmiać. No. I co? Nie wiem. No ale co jest, jakie jest rozwiązanie tego problemu? Pytanie rzucam tutaj. No ja nie wiem. Jak ktoś ma, to niech powie. Póki co myślę sobie, że zawsze fajnym i dobrym sposobem jest zebrać się do kupy w towarzystwie ludzi, którzy podobnie myślą. To jest początek wszystkiego. Czy będziemy pić piwo, czy będziemy się razem zamulać, rozpamiętując stracone szanse, czy razem założymy zespół muzyczny, czy razem rozniesiemy ulotki, czy razem zrobimy akcję typu pomarańczowa rewolucja z jakimiś śmichy-chichy po Polsce, to i tak zawsze początkiem tego wszystkiego jest zebrać się razem w grupie podobnych ludzi z podobnym poczuciem humoru i lubiących muzykę. I dlatego robimy partię Kontestacja, to znaczy ja. No i ci, którym się podoba ten pomysł. Więc jak masz ochotę zebrać się do kupy, to weź na stronę kontestacja.com, wypełnij formularzyk, żeby było wiadomo, że jest o jedną osobę więcej. No. No i tyle. A teraz sobie pójdę. Następny odcinek już będzie o czymś sensowniejszym, bo mam tutaj temat, wiecie jaki? Temat... Wszystkich nas zawiódł kapitalizm. Tak sobie dzisiaj to przeczytałem na blogu znanym w Polsce pod tytułem Pokolenie IKEA, gdzie gość rozkminia, jak do dupy są mężczyźni, jak do dupy są kobiety i że wszystko jest do dupy w tym czymś i że najlepiej wziąć się za siebie i spróbować na własny rachunek zostać mężczyzną, a nie gówniarzem, i kobietą, a nie no, tym, czym dzisiaj jest zamiast kobiet. No i tak o tym jest ten blog, ale w tym ostatnim odcinku bloga Pokolenie IKEA gość napisał przy okazji, że zawiódł nas kapitalizm. No i ja sobie myślę, że gość nie wie, o czym mówi. Albo ja nie wiem, o czym mówię,
ale myślę sobie, że gość jednak nie wie, o czym mówi, ale myślę sobie, że on jednak kontaktuje, rozumie trochę jednak ludzi i myślę, że wielu ludzi, tak jak on, uważa, że zawiódł nas kapitalizm, który się podobno pojawił. Że w ogóle samo to, że ludzie w tym, co dzisiaj jest w Polsce, widzą kapitalizm, to już jest jakaś aberracja, ale no załóżmy, nawet jeżeli to nazwiemy kapitalizm, no to zastanówmy się za tydzień, czy nas zawiódł, czy nas nie zawiódł ten kapitalizm. I tutaj liczę na telefony, bo no jak już tak się, wiecie, zastanowi, o co jemu chodzi, to no wiem, o co jemu chodzi trochę, tylko że to nie jest wina kapitalizmu. Ale o tym będzie za tydzień, a dzisiaj to tyle na ten temat. Dzięki za wpadnięcie. Tak, Maciej na czacie, kapitalizm kompradorski. No to niech ci będzie. Czy nas zawiódł, czy nas nie zawiódł i czy jest alternatywa lepsza w postaci niech rządzi państwo, albo może kościół, albo niech będzie anarchia, albo co? No to o tym będzie za tydzień. Wpadajcie w poniedziałki o 8 pogadać na żywo. Ja tu odbieram wszystkie telefony. I możemy pogadać na ten temat, czy nas zawiódł, czy nie. To był Martin Lechowicz. Na kontestacja.com znajdziecie odcinki i wpisujcie się na listę nowych towarzyszy kontestatorów. Dobranoc. Albert, wychodzimy!